Cześć, to Środek Szkolenia Kierowców Ladies. Dzisiaj zapraszamy Was na kolejne filmy. Dzisiaj troszeczkę zrobimy sobie może ronda Czyżyńskiego, a później jeszcze takie jedno parkowanie, gdzie dość często egzaminatorzy lubią przyjeżdżać. Czyli na rondzie pojedziemy sobie w lewo na skrzyżowaniu, zmieniamy sobie pas, patrzę sobie w lusterko, jak jest ok, to zmieniam pas, wyłączam kierunkowskaz. I co teraz? Po raz kolejny daję sobie lewy kierunkowskaz. Zwróćmy sobie uwagę, że mamy tutaj jeden pas do skrętu w lewo, zatem w tym momencie mamy obowiązek, mamy prawo wyboru odpowiedniego pasa. Skoro ja docelowo jadę sobie w tamtą stronę, to w tym momencie ustawiam sobie tak pas ruchu, żebym mogła, wybieram sobie pas ruchu, który będzie dla mnie najbardziej odpowiedni, czyli oczywiście prawy, skrajny po skręcie. Tak Wam ciągle powtarzamy z tymi prawymi pasami, żebyście je wybierali, ale to tylko po to, żeby później po prostu było mniej manewrów. I gdybyście wybrali sobie lewy do jazdy na wprost, to też nie będzie problemu, tylko później musicie wrócić na prawy. Czyli dodatkowy manewr, zmiana pasa ruchu. Czy jest nam to konieczne na egzaminie? Myślę, że nie bardzo. Warto się skupić na tym, co mamy robić. Jeżeli możemy zrobić coś dobrze od samego początku, to po prostu to róbmy. Dobra, mamy teraz zielone światełko i zwracamy sobie uwagę, jak to wszystko wygląda. Dobra, jedziemy sobie prościutko. Tak jest. Mijamy dwójkę. No i lecimy. Popatrzmy, tu mamy jeszcze zielone. I zróbmy tak, żeby pojazd za nami wiedział, że ja ląduję na prawym pasie. Czyli wyciągam sobie auto po linii prostej daleko i wybieram prawy pas ruchu. Dzięki temu wszystkie pojazdy za nami wiedzą, że ja po prostu już dalej będę kontynuował jazdę sobie tym właśnie pasem ruchu. Dobra. Jak zwrócicie sobie uwagę, tutaj mamy prędkość podwyższoną do 70, czyli możemy sobie taką prędkość właśnie rozwinąć. Musimy, jeżeli warunki atmosferyczne to pozwalają, to jak najbardziej tak, bo dynamika też jest oceniana. Teraz pojedziemy sobie w prawo na skrzyżowaniu. Czyli co ja robię? Patrzę sobie w lusterko, ale już sobie obserwuję tutaj przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych. Obserwuję też w lusterku, czy nie ma żadnego rowerzysty, a dodatkowo się rozglądam. Dlaczego? Bo to są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Teraz na skrzyżowaniu jedziemy sobie w lewo, czyli zmieniamy pas. Ok, no jak widać kolejeczka się tutaj uzbierała, więc sobie pewnie troszeczkę poczekamy na to, aż będzie możliwość przejazdu. Jak widać mamy tutaj skrzyżowanie o ruchu okrężnym, na którym mamy możliwość jechania w prawo, czyli z prawego pasa, albo prosto, albo w lewo z pasa, na którym w tym momencie jesteśmy. No i sobie czekamy. Dlaczego tak ważne jest to przepuszczanie pieszych na przejściu dla pieszych i rowerzystów na przejeździe dla rowerzystów? Po prostu w zderzeniu pieszy z samochodem albo rowerzysta z samochodem ma nikłe szanse, a my przecież nie po to robimy prawo jazdy, żeby komuś robić tutaj krzywdę na drodze, więc zawsze bacznie obserwujmy otoczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. No i czekamy sobie na swoją kolej, coś się tutaj troszeczkę pokorkowało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Możemy sobie już teraz sygnalizować, żeby znowu wszyscy wiedzieli za nami, dokąd my faktycznie chcemy sobie jechać. Ok. Obserwujemy sobie przejście dla pieszych, czyli rozglądamy się, niech egzaminator widzi. A w ogóle Wy pamiętajcie o tym, że jako kierowcy musicie na to bacznie obserwować. Teraz nie jadę nigdzie, bo nie mam już miejsca, więc sobie spokojnie tutaj po prostu czekam przed i cały czas obserwuję, jak wygląda sytuacja. Jak on mi zjedzie, to zanim pojadę, to jeszcze raz się upewnię, czy na pewno nie ma nikogo. Obserwuję, nie ma rowerzystów, nie ma pieszych, więc podjeżdżam. Patrzę na razie na skrzyżowaniu, nie ma nikogo i wjeżdżam sobie na lewy pas ruchu. Ok, te pojazdy wszystkie sobie tutaj powinny mi ustąpić pierwszeństwa, załóżmy, że tak jest. I cały czas kontynuuję sobie jazdę swoim pasem, nie muszę go zmieniać i dopiero teraz daję sobie prawy kierunkowskaz przy przejeździe. Znowu się upewniam, czy nie ma rowerzysty nigdzie i jadę dalej sobie prosto. Zmieniam teraz pas, bo mój się kończy, więc znowu patrzę sobie w lusterko, czy nie ma nikogo. Ok, i jedziemy sobie prościutko. Tak jest. Zdarzyć się może tutaj, że egzaminator zaparkuje z Wami równolegle, jeżeli znajdzie takie miejsce, które odpowiada warunkom, które są w rozporządzeniu, a mianowicie chodzi o to, ja już widzę, że tutaj się pisze zbliża, więc jak najbardziej ją przepuszczę. Ok. Jeżeli chodzi o warunki, wracając do parkowania równoległego, ma być to między pojazdami na długość dwóch samochodów egzaminacyjnych, czyli naprawdę jest szeroko i na pewno sobie poradzicie w takim miejscu. Chociaż warto też ćwiczyć na przyszłość takie miejsca, gdzie są mniejsze. Także polecamy, żeby takie parkowania też sobie robić dobrze. Tu znowu się zbliżamy do przejścia dla pieszych. Obserwujemy sobie i z prawej, i z lewej strony. Niech nam ta głowa chodzi na tym egzaminie. I teraz na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. Znowu jakaś piesza się zbliża, obserwujemy daleko, przejdzie sobie spokojnie, a my jedziemy w prawo.
I co ja robię? Skręcam drogę poprzeczną, czyli tak samo muszę obserwować, czy tutaj nikt na mnie jedzie. Patrzę sobie w lusterko, obkręcam się, okej, nie ma nikogo. Wjeżdżam w strefę 30, a na skrzyżowaniu pojadę sobie w lewo. Okej, obserwuję, z prawej jest daleko, z lewej spokojnie, sobie tutaj jeszcze przejadę. Dobrze, i jedziemy sobie prościutko. Popatrzmy, jak przebiega droga z pierwszeństwem. Ona przebiega w prawo, a skoro jedę prosto, to oczywiście wszystkie z prawej strony muszę przepuścić, ale dodatkowo ja mam tu przejścia dla pieszych, czyli obserwuję sobie na jedno przejście dla pieszych, na drugie przejście dla pieszych, czy nie ma nikogo. Podjeżdżam kawałeczek dalej, o, tutaj nie ma nikogo z prawej, ale idą jeszcze piesi, więc musimy być ostrożni i panią oczywiście przepuszczę, która chciała chyba trochę sobie skrócić drogę, niemniej jednak ja ją tutaj przepuszczę z tej strony. Tamta sobie poszła dalej prosto, więc my teraz sobie możemy spokojnie przejechać dalej w tą stronę. Tu zdarza się, że egzaminatorzy wykonują manewr parkowania, tudzież zawracanie z użyciem biegu wstecznego, zależy jak mu tam egzaminatorowi pasuje wykonanie zadania. My też sobie tutaj zaparkujemy pomiędzy, mijam lusterkiem prawą lampę tego auta i spokojnie sobie tutaj próbuję wpakować swój samochód pomiędzy prostopadę. Ok, tutaj bardzo często możecie usłyszeć od egzaminatora komendę, proszę wyjechać w kierunku przeciwnym niż z którego przyjechaliśmy, to gdzie ja chcę jechać? Jadę wtedy tyłem w prawo, przyjechałam z tamtego kierunku, czyli w tym momencie wyjeżdżam sobie, ale najpierw patrzę sobie na prawą stronę. Jak wygląda sytuacja? Czy ja tutaj nie mam żadnego samochodu, na razie zajmuję ten pas, jest ok. Z tamtej strony pan sobie przyjechał, więc mogę, ale tu jeszcze ktoś jedzie, więc wstrzymajcie się. Po co macie się na egzaminie wpychać, chyba że ktoś mnie puści, a jak widać mnie puszcza, więc mogę spokojnie. I teraz dopiero wykręcam, jak już przedem auto sobie wyjadę, super, dobra, ok. Na egzaminie fajnie by było, żeby to jednak egzaminator podziękował, a nie wy, więc nie musicie tego robić. I znowu zbliżam się do znaku ustąp pierwszeństwa, plus dwa dodatkowe przejścia dla pieszych, więc tu jest naprawdę kumulacja wszystkich niebezpiecznych rzeczy, więc się porozglądajcie, czy jest wszystko ok. Jak jest ok, to sobie po prostu spokojnie wyjeżdżamy. Super, tutaj też jest w porządku, to uciekamy sobie fajnie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nasze filmy. Jeszcze zaparkuję prostopadle tyłem, którego nie ma parkowania na egzaminie, więc nie musicie się niego absolutnie obawiać, ale warto takie parkowanie też poznać z racji tego, że przyda Wam się w życiu później prywatnym, a po to to robimy, żeby później ta jazda Wasza była łatwiejsza. Super, dzięki śliczne, do usłyszenia.